Witajcie mężki z tej strony Dragon w kolejnym odcinku z Wizard with a Gun. W ostatnim odcinku w sumie skończyliśmy na tym, że mieliśmy trochę problem z tym, że tak naprawdę no już nie mieliśmy zbytnio miejsca na wszystko, więc pomiędzy odcinkami sobie pogrindowałem i teraz jak sobie patrzyłem, chyba coś złego zrobiłem, dlatego że podłoga nam trochę spłonęła i to dosłownie przed chwilą się stało, nawet nie wiem co zrobiłem. Chyba musiałem strzelić przez przypadek tutaj i wszystko zajęło się ogniem. Więc tak, w tym odcinku kontynuujemy naszą przygodę. Tak naprawdę ten odcinek to będzie odcinek przed już bossem. Tak naprawdę chyba będziemy mogli nawet bossy porobić. Ale teraz musimy sobie poszukać lepszych kompanów, dlatego że niestety, ale nasze robociki to już są takie trochę słabe. Żaby to ogólnie zawsze są słabe, więc się ich nie opłaca. Więc opłaca się wziąć jakichś bossów. Ale tutaj widzę, że już jakiegoś mamy bossa. I to jest jakiś ulepszony gościu, więc może nam się go uda zeskanować. Chodziło, żeby go zeskanować, ale chyba się nam nie... udało się nam. Okej, więc go załatwiamy. Więc to wydaje się jakiś lepszy po prostu bandyta. Ja na nich mówię bandytki, bo nie wiem jak inaczej na nich mówić. Ogólnie rzecz biorąc sobie jeszcze porobiłem, teraz mogę wykorzystać mojego shotguna, który tak naprawdę nic nie zrobił, ponieważ mam zbyt słabe zakręcia. Ale chodzi o to, że mogę sobie tym shotgunem powykorzystać i wykorzystać go jako no do zamrażania, tylko że mam zbyt słabe zakręcia. Więc to był pierwszy boss. Tak, w tej grze jeżeli się pogrinduje trochę, to już ci bossowie nie są jacyś mega silni. Ale jest jakaś strzelaczka, więc chętnie sobie zbiorę. Co tutaj mamy? Ice Wall Bullet. To nie mam tego, bo nic w ogóle tam nie badałem, więc trochę słabo. Ale jest mapa, więc pójdziemy pod mapę. Tak naprawdę szukam jakiś po prostu już lepszych przeciwników. Co najwyżej sobie robota wezmę jako sojusznik, ponieważ no już one nie są aż takie dobre. Na samym początku są one dosyć fajne, ale później to już nie wychodzi nam na dobre to. Zaraz zajmijmy się tą żabą. Nie lubię tych żab, one uciekają, ale tak naprawdę nie uciekają. To jest wkurzające w nich. Coś tutaj mieliśmy. O, mamy to. Chyba jej się po prostu dialog zepsuł, ponieważ normalnie to ona powinna... O kurde, ile tych chaosów mamy. Okej, dobra, poczytaj się. Ona, wiecie, ona powinna nam coś za każdym razem... jeszcze nie jest. Okej. Ona powinna coś za każdym razem nam dawać, ale nie daje, więc... Chyba już nic sobie powinno dawać. Okej, weźmy tylko to. I się zajmijmy już tym. Na szczęście nasz sojusznik się dobrze zajął tym. Ale jakbyś mógł się jeszcze zająć... O kurde, jak zwykle. Się przez kilka minut one nie pojawiają, a później się pojawiają. Okej. Naprawdę, te oczy chaosu, one są naprawdę dziwne, bo one czasami są mega... Wiecie, mega silne, a czasami są mega słabe i to jest trochę śmieszne. Okej, więc teraz tylko dobić to. I dodało nam trochę sobie. Dobra, ja chcę teraz tylko trochę pogarniać to, dlatego że później... Okej, się rozwalę to. Później będzie coś takiego, że będziemy mieć zapewne mało czasu, a tak to możemy sobie tak ogarnąć. No niestety... No niestety musi być tak. W ogóle podoba mi się, że to nadal pisze, że to jest pierwszy poziom, kiedy na pewno to nie jest pierwszy poziom. Bo zadajemy o wiele większy damage niż wcześniej. Ale na razie tam nie podchodzę, bo się boję, że zrespimy ślimaka chaosu. A... Chyba zniszczyli mojego sojusznika, bo nie widzę go na minimapie. A nie jest! Okej. I teraz weźmiemy to i teraz musimy walczyć z tym. Pytanie, czy będzie to ślimak chaosu, czy nie. Chciałbym, żeby to był ślimak chaosu.
Jest! Nie ma chaosu. Ej, dlaczego strzelam, jakbym w ogóle nie potrafił wycelować? To nic nie robi. Dlaczego nic nie robi? Ten ślimak jest zbyt potężny. Pomocy, mój sojuszniku. Mój sojuszniku, musisz mi pomóc. Ten ślimak jest zbyt potężny. No chyba trochę muszę jeszcze polepszyć zaklęcia, ale... Gosiu, to... Trochę słabo. O kurde, co on strzela? A. O Jerzy. Nie wiem dlaczego powiedziałem o Jerzy, ale... On jeszcze tym strzela, okej. Okay, to może lepiej pouciekajmy, jeżeli mam tutaj przejście. O, witaj. Będziesz moim nowym przyjacielem. Ej. I teraz możemy uciekać. Okej, pytanie, czy jest przejdzie, czy nie. Ale przynajmniej nie będzie się zatruwał, tak jak ja. Dobra, więc jak sami widzicie, ślimek chaosu jeszcze nie jest aż taki prosty dla nas. Musimy sobie zapewne polepszać nieco tych, ale teraz sobie zajmijmy się tymi. No i jeszcze idzie, więc to nie jest jakieś trudne. Trzeba będzie uważać, bo on atakuje no, w taki sposób, więc jego ruchy są nieco dla nas zabójcze. Chyba, że to nie jest trucizna. Nie, to nie jest trucizna, która nas atakuje. Oraz sporo tutaj jest tych. Nie mówcie, że ślimak chaosu za nami szedł. Tu jest zapewne szedł za nami, ale chodzi mi o to, że nie szedł aż tak daleko. Okej, wszystko załatwiliśmy i ta trucizna chyba jednak nas zabija. Dobra, więc jak już mamy to, to mamy tutaj super giga coś. Wydaje mi się, że to jest ślimak chaosu. Więc najpierw pójdziemy sobie do tego portalu. O, mogłem sobie postawić więcej niż jedno. Do tego portalu, ożywimy go. Dlatego, że wiecie, że no, już wolę mieć ten portal. A później pójdziemy po kolejny trybik. Zobaczymy, co to będzie. Czy coś to ciekawego będzie, czy nie. A jak zwykle nie uda nam się, ale jest tu skrzynka. I pytanie jest, dlaczego ktoś zostawił skrzynkę na środku pola. Śmiesznie by było, gdyby były w pewnym momencie jakieś, nie wiem, pułapki, czy coś takiego z tymi skrzynkami, ale jak na razie nie ma ich. Dobra. No, przydałaby się odporność na truciznę, ale niestety nie mamy aż tak dużo punkcików. Oraz tutaj, o Jezu, co to jest za przejście? Dobra, widzę, że musimy coś wybudować. Tylko pytanie jest, czy mamy jakąkolwiek... Dobra, mamy to. Wiem, że żelazem nie powinienem, ale i tak mam go mnóstwo. No, dzięki. Zaśpiewałeś nam. No i teraz spróbujemy otworzyć to, co to jest. To mamy wybadane. To nawet nie możemy nic odpalić. Okej, okay. Jak naprawić? 50. A! To easy. Dobra, w takim razie się wybieramy tutaj. I powiem szczerze, no trochę daleko jest. Dobra, więc... Wiem, że nie lubisz tego, ale możesz tego nie niszczyć. Nie niszczymy przyrody. No i teraz czeka nas nasza długa wyprawa. Też zbieram te grzybki, dlatego że one później się nam przydają do craftingu. Zazwyczaj nie miałem problemu z ich ilością. Ale... No nigdy nie mówi, że nie powinienem zbrać. Okej, ci są trochę wkurzający, ale nasz sojusznik się zablokował. Widzę. Mamy tutaj gdzieś przejście? Nie. Dobra, w takim razie stworzymy. No ale chyba nasz sojusznik to już nie przyjdzie do nas. Dobra, trzeba kolejne pasypy zrobić. Okej. Witaj, sojuszniku. Wiem, że mnie uwielbiasz.
Okej, mamy tutaj jakąś mapę. Tutaj chyba zabili tego wielkiego gościa. Chociaż raczej to nie wygląda na ten lub wielkiego gościa. I mapa nic nie pokazała. Dobra, w takim razie mamy kolejnego. O Jezu, co to on rzuca? Dobra, mamy kolejnego. Oni zazwyczaj nie są jak coś nieprzyjaźni do nas. Chociaż ten chyba jest akurat. No. Au! Oberwałem. Oraz też mamy problem z tym, że jest ich więcej. I nasz sojusznik też umarł. Więc... trochę nieprzyjemnie, ale sobie poradźmy. Poradzimy z tym. Ups. Jej, pokonałem go i nie wiem, co to za achievement. Kill a charm of... czyli mamy po prostu zniszczyć go. Ale to jest nasz sojusznik, ale... chcemy pokonać tego. O nie, rzucił bombę? Podoba mi się, że ta bomba w ogóle jest taka trochę, nie powiem szczerze, słabo zrobiona. Okej. Okay. Au, au, au. Ja tu w ogóle ta większość tych pocisków nie uderzyła. Oraz nie wiem, co się dzieje, bo dosłownie wszyscy się biją między sobą. Całe... i dosłownie nie wiem, co dokładnie się dzieje na polu bitwy. Mój sojusznik to w ogóle nic za bardzo nie robi. Więc widać, że żaby to są takie same jak ten wielkie koty. I pokonaliśmy go. Nice. No i się pojawiła jeszcze dziura. A, gościu się zblokował. Zbyt często się oni blokują. Tak, to zatruwa. Zbyt często się oni blokują na jakichś przedmiotach, jak mają te dziwne ruchy. Okej, okay, wszystko, tak naprawdę wszystko mamy zrobione. Został nam oczywiście ten wielki ślimak, ale nie mamy na niego siły. W takim razie możemy chyba wracać, bo wystarczająco jesteśmy silni, żeby sobie wiecie. Dobra, może najpierw te żaby. Nie lubię was, więc się z was pozbędę. No, lepiej nie mieć sojusznika żaby, bo on dosłownie więcej ciebie atakuje niż twoich przeciwników. Okej, w takim razie wracamy, tylko gdzie jest nasze wyjście? Tutaj gdzieś był. O, jest. Jak zwykle się muszą pojawić na samym końcu. A, przynajmniej punkciki trochę. Tak będę potrzebował z kilkuset punktów, czyli na sam koniec będę musiał zostawiać. Tylko, że jest taki problem, że wiecie, ja tam nie mam zbytnio... O Jezu, ale poginęliście. Nie mam zbytnio... zbytnio dobrych upgrade'ów. I też na samym końcu pojawia się tam bardzo dużo takich... no niemiłych bardzo ślimaków. One jak w poprzednim poziomie byłem, one jeszcze jakoś się dało je pokonać, ale teraz to już są bardzo trudne do pokonania. Bym musiał sobie ulepszać te pociski do płomieni. Bo tak naprawdę z nich korzystam. Au! To nie był nasz sojusznik. A. To wiele wyjaśnia, dlaczego on nas zaatakował. Dobra, ale możemy wychodzić. To nie jest coś takiego, że jest to bardzo potrzebne tutaj. Chyba, że to jest nasz sojusznik. Chyba jest nasz sojusznik, gdzie on nas zaatakował. Super. Okej, w takim razie wychodzimy i tyle z tej wyprawy. Ale tutaj coś mamy do zbadania? O, mamy jakiegoś gościa. Gościu w bursztynie. Okej, czyli mamy go wypuścić, ale pytanie jest takie, jak? Oraz podpaliliśmy przez przypadek tutaj. Chyba sobie kupiłem coś, co po prostu pozwala na to. O, biedna żabka. Co tam, że nie jest biedna.
Okej, okay, kolejny właśnie, kolejna z tych rzeczy, no nie lubię ich, szczerze powiem, to jest denerwujące. I możemy tak naprawdę sobie tutaj pozbierać rzeczy, tylko że jest taki problem, że nie mamy. Nie mamy w ogóle miejsca. Okej. Okay. Czyli zbadaliśmy to, mamy kolejny portal. To się podoba zawsze. Przedanie większej ilości portali. I zobaczmy, co tutaj się wybadało. Więc tak, po pierwsze, Fel Anarchist. Jakiś anarchista. A to jest też coś zablokowane. Okay. Ostatnio nam się tutaj odblokowały bossy, ale tutaj może już zblokowaliśmy sobie jakiegoś mini bossa. Po prostu. Dobra, w takim razie wkładam wszystkie rzeczy jak na razie do skrzyni. Jak mówiłem, na odcinkach tutaj wszystkiego nie będę robić. Poza odcinkami sobie tutaj to zbieram wszystko. I zobaczmy jeszcze, co mamy do budowy. Dekoracje tylko. Tą żabkę. Okej. Okay. No tutaj też sobie odkryliśmy dekorację. Wydaje mi się, że to jest kompletnie nie zrobione po kolei. Musimy wszystko przewijać. Okej, okay, więc pytanie jest takie, jak to wygląda z pociskami? 175 książek mamy. Możemy też mieć to, bo sobie trochę zostawiłem. Więc trzeba tylko książki wziąć. Ten sobie porobiłem, powiedziałem, że mogę sobie ulepszenia porobić. I tak naprawdę musimy sobie trochę nabić punktów. Szkoda, że sobie wcześniej nie porobiłem zbytnio tego, więc no teraz mamy problem. Ale w takim razie, jak już tutaj mamy dwa ostatnie trybiki przed bossem, to możemy sobie cofnąć czas. W tym odcinku tylko sobie zobaczymy mini bossa, a następny odcinek to już sobie pogrinduję na bossa, bo już nie chce mi się no przeczytaliśmy u ciebie. Tak, tylko że co ja mam z tobą zrobić? Nie mogę nic tutaj zrobić. Chciałem tutaj pocisk w ciebie wrzucić, ale nie działa. Ten też nie działa. Ten też nie działa. Ten też, ten też. Ten też nie działa. Dobra, w takim razie zaczynamy nową eksplorację i mamy jakieś tutaj rzeczy się pojawiły znikąd. O, i mamy miejsce na naszego słynnego ślimaka chaosu. Ale w międzyczasie sobie tutaj poskanujemy, może się, nie powiem, może już jesteśmy wystarczająco mocni, żeby ślimaka chaosu zaatakować. Zobaczymy. Tak, te one potrafią się chować. Dobra, zobaczmy. W takim razie ostatnio się nie udało. Wydaje mi się, że znowu ślimak chaosu też. Tak. Nie mogę trafić hitboxów. Oh shit. Ślimak chaosu na mnie idzie. Skończyło się miejsce, skończyło się miejsce nam. Ej, kościół robi sobie platformy. Nice. Dobra, spróbujemy go truciem. Zauważyłem, że zazwyczaj efekty są bardziej mają większy, że tak powiem, damage niż powinny mieć. Dobra, gdzie jest nasz sojusznik, bo dawno go nie widziałem. No, jak na razie mamy dobry placement. Nie ma problemu z tym. Załatwimy to oko. Nie strzelaj do nas. O, nas sojuszników. Kurde, nas sojuszniku, dlaczego jesteś na tej małej platformie? A przynajmniej zadaje trochę damage'a. Dobra, za chwilę pokonamy ślimaka chaosu. Jest! Ślimak chaosu został pokonany.
A poza tym to jeszcze nasz sojusznik został wykonany. Raz, szybko bierzmy to. Jej! I to jest nawet jest fajne, dlatego że to, co posiadamy, to jest taka kolejna rzecz, która jest dobra do znalezienia. Oraz też tutaj strzelają. Musimy załatwić te oczy. I załatwimy też to. O Jezu, co ja kupiłem sobie, że to zadaje takiego... Kurde, to jest... Przez przypadek kliknąłem. No, no przynajmniej mamy trochę punkcików i możemy sobie ulepszyć to. Ale nie chciałem wychodzić. Ale naprawdę sobie coś mega kupiłem, co po prostu zadaje takie obrażenia. Dobra, teraz musimy jeszcze sobie zdobyć nieco tego drewna. Ja zazwyczaj sobie idę na grindingu. Wiem, strasznie dużo mówią o tym grindingu, ale jak to wygląda. Na grindingu i sobie zbieram to. Teraz sobie tylko zrobię nieco węgla, bo potrzebuję. I co tutaj mamy? Mamy oko i mamy ten. To się przydaje na później, bo są jakieś rzeczy, które są z tym i są ważne, więc... Warto sobie zostawić. Oraz pytanie jest takie, czy co tutaj mamy? Mamy to, te rzeczy, które zrobiliśmy. I mamy jeszcze książkę. Tutaj też są te rzeczy. Dobra, pytanie jest takie, czy my zeskanowaliśmy w ogóle ślimaka chaosu? Tak, ślimak chaosu jest. On tam ma też, jest napisane, jakie ma rzeczy. Dobra, więc zaczynamy. I wreszcie pokonajmy tego minibossa. To chyba jest ostatnia postać, która, no, jeszcze jest niezbadana. O, kolejny ślimak chaosu. Więc pytanie jest takie, gdzie on może być? Zazwyczaj oni są na jakichś takich wyjątkowych platformach, tylko jak sami widzicie, nie widać tych wyjątkowych platform. Więc możemy najpierw udać się tu, ale to, co bym chciał, to oczywiście zebrać swojego sojusznika już na samym początku. I może pokonać ślimaka chaosu znowu. Wiecie, mamy już lepsze pociski, oprócz tego, że ich nie mamy! Jej! A żeby pójść, zdobyć je, to musimy pójść gdzieś do tego. O, masz los. Zapomniałem zrobić najważniejszej rzeczy, czyli kupić sobie pociski. O. Rolujemy. Już nie możemy wrócić. I sobie pokupujmy pociski w takim razie. Tego nie możemy, ponieważ za mało vital mam. Ale, jeżeli tutaj jesteśmy, ale nie, bo ja robię węgiel, zapomniałem, że robię węgiel, ale nie. Co innego. Chciałem powiedzieć, że może sobie ulepszymy pocisk, ale lepiej nie. I albo nie, 185 to nie jest tak dużo. Zgaduję, że kiedyś mi zabraknie tych 85, ale to jeszcze sobie zobaczymy. Zajmiemy się nim. On nas tak naprawdę kocha, tylko musi się zorientować. O, i mamy mapę, dobra. Dobrze, że zrestartowaliśmy, bo dzięki temu mamy mapę i wiemy, będziemy wiedzieli, gdzie jest ostatni. Jest dosłownie koło nas. Więc idziemy tam. I też jest taki plus, że jeżeli zrobimy tego minibossa, to jak pamiętać, kurde, co ja zrobiłem z tego pistoletu? Pistolet to już nie możemy podchodzić, bo wszystko spala. Dobra. W takim razie wyciągamy to, bo to jest na dłuższy dystans. Więc jak sobie już zrobimy tego minibossa, to będziemy mogli go później wziąć do naszych walk. Więc to jest taki plus. Tylko, że widzę, że... nasz sojusznik sobie się zgubi. Pytanie, czy idziemy dobrze? Nie, musimy przejść przez ich obozowisko. Nie lubię przechodzić przez ich obozowisko, bo to zazwyczaj źle się kończy. Ale okej, teraz mamy do pokonania ostatnią wersję tego Cthulhu. Więc zobaczymy, co to jest. Jest na środku. Więc może uda nam się jakoś to złapać. Nie wygląda na jakiś strasznego. Może uda nam się jakoś go tak złapać za zasłony.
Jest, jest. Jest, udało się. Okej. Okay. Nie chciałem, tak? Okej, okay, nie wygląda na jakieś strasznego. Teraz tylko musimy uciec nieco, bo jest taki problem, że on koło bagnu ma dookoła siebie. To jest trochę problematyczne. A często widzę, że atakuje. To nie jest jakiś, że tak powiem, mega trudny boss, bo dosłownie trochę, powiem szczerze, muzyka zawsze jest taka, że trochę nie pasuje do tego, co dookoła dzieje się. Au, oberwaliśmy. Dobra, przeładuj. Au! Oberwaliśmy. Dobra, ale teraz się zajmijmy pistoletem. Au. Nie powiem. Nie możemy trafić go. O, jaki zrobił. Get down, Mr. President. Bo dosłownie już na jednego strzała jest. Bum. Okej, okay, czyli... szczerze powiem... zastanawiam się, czy go się opłaca brać. Znaczy się na pewno zostanie zrespawnowany. Bo jak sami widzieliście, on rzuca tymi granatami, strzela i to nie jest kurzający. No ale można spróbować go wziąć. Tylko pytanie jest, czy weźmie go, czy nie, bo ostatnio wzięliśmy sobie kogoś, a nie wzięło. Ale myślę, że to jest idealny czas na kończenie odcinka. Tylko zajmiemy się jeszcze tymi. Powiem szczerze, oni już są easy, jeżeli padają na dwa strzały. Jesteście najsłabszymi przeciwnikami na tej mapie. Dosłownie. Żaby są od was potężniejsze. Okay. O, i tutaj mieli loading bench. Dobra, w takim razie na następny odcinek sobie trochę przygotujemy, weźmiemy sobie odpowiednie rzeczy, bo potrzebujemy sobie nieco ogarniać, no wiecie, no różne, że na przykład drewno muszę sobie wziąć. To jest nasz sojusznik? Nie, to nie jest nasz sojusznik. Powiem szczerze, ten shotgun naprawdę jest słaby. Muszę sobie ulepszać je. Na szczęście to jest ten sam świat, tylko możemy pójść w inny region. O, dziękujemy sojuszniku, że się pojawiłeś, bo dosłownie wszystko zrobiliśmy bez ciebie. Dobra, pytanie jest takie, czy coś jeszcze mamy do roboty? To jest mapa, to jest, nic nam ciekawego nie pokaże. Dobra, w takim razie możemy wrócić. Wiecie co, tylko sobie tutaj wezmę. I naprawdę, ten pistolet jest zbyt mocny. Ten pistolet, jak strzelam... Dobra, to nie jest trawa, ale jak strzelam na trawę, to ona tak się zamienia w ogień, że naprawdę... O, teraz. No. Trochę, nie powiem, potężny jest ten. Ale zazwyczaj jest coś takiego, że te zaklęcia po prostu po pewnym czasie one są dosyć mocne. Okej, więc tylko weźmiemy te. Do widzenia. I sobie pogarniamy. Ogólnie wiem, jak zdobyć truciznę. Oczywiście zgaduję, że truciznę można zdobyć w ten sposób, ale wiem jeszcze drugi sposób, że mogę sobie zamrażać przeciwników na tym biomie i z nich dropi właśnie zamrożona trucizna, ale myślę, że to nie jest jakiś mega efektywny sposób. To, co musimy zdobyć, to więcej tego. Nie mamy zbytnio drewna, ale mamy bardzo dużo tej broni. To, co ja zazwyczaj robię z bronią, to jako, że i tak jest, mam jej dużo, no to ja ją zmieniam sobie na punkty. Bo po co mi więcej broni? Zazwyczaj też mają jakieś niepotrzebne zbytnie ulepszenia. Więc sam mogę sobie poulepszać. Na przykład tutaj mam, o właśnie to, jak sami widzicie, mam zwiększony, to jest ten ulepszenie, ale na przykład o tym to jeszcze sobie nie ulepszyłem, bo nie miałem czasu, ale to, co bym zapewne sobie ulepszył, to, bo to jest szybkość, a ja potrzebuję po prostu szybkości.
nie ma jeszcze czegoś takiego jak większość, wielkość magazynka, to w ogóle nie będę ulepszyć, bo to mi się nie opłaca. No i będę teraz działał na tym shotgunie. Będę musiał sobie go nieco poulepszyć, bo jeżeli chodzi o badania, no to zero badań robiłem. Oraz też słyszałem, że podobno bardzo dobrze opłaca się wybadać o ten pocisk, że on jest nawet dobry. Ale będę to robił wszystko sobie poza nagrywkami, kiedy ja już tutaj sobie pograinduję i różne takie rzeczy porobię. Więc był z wami Trochol w Wizard with a Gun. No to cześć.